Cześć, tutaj Tomasz Migdałek, blog Birofile, blogspot.com. Po krótkiej przerwie wracamy na degustacyjny szlak, który dzisiaj zaprowadził nas do Witnicy. Najnowsze chyba piwo z browaru Witnica, pszeniczne Weizen. Piwo pszeniczne, piwo górnej fermentacji, niefiltrowane, pasteryzowane. To piwo się pojawiło w pewnym kontekście, dlatego że browar Witnica kilka miesięcy temu wypuścił na rynek piwo o nazwie Lubuskie Pszeniczne i był to lager, jasny lager z dodatkiem słodu pszenicznego, wyjątkowo nieudany, który zebrał wiele bardzo nieprzychylnych recenzji. No i chyba wyciągnięto z tego wnioski i postanowiono zrobić piwo pszeniczne, które będzie utrzymane w stylu Hefeweizen, czyli będzie jakby tutaj no, taką pszenicą górnej fermentacji rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia. Mamy na etykiecie pszeniczne Weizen, więc to nam od razu sugeruje, i mamy górną fermentację też na etykiecie, więc to nam od razu sugeruje, że mamy do czynienia przynajmniej teoretycznie z właściwie uważonym piwem pszenicznym, ale o tym za moment. Parametry. Alkohol 5%, nie ma informacji na temat ekstraktu, ale alkohol 5%, niefiltrowane, pasteryzowane. Do fermentacji w otwartych kadziach użyto drożdży górnej fermentacji SAF Brew UB06. Składniki. Sód pszeniczny, sód jasny, chyba jasny jęczmienny. Chmiele, lubelski, marynka i perle. Lubelski i marynka, wiadomo, klasyka, klasyczne polskie odmiany, natomiast chmiel perle to akurat jest odmiana niemiecka, która powstała w latach 70. ubiegłego wieku na bazie chmielu brytyjskiego Northern Brewer, tego samego, na bazie którego powstała polska Junga. Chmiel dość uniwersalny o właściwościach aromatycznych, ale można go też stosować w chmieleniu na goryczkę, ponieważ zawiera sporo alfa kwasów. Tutaj prawdopodobnie użyto go jako chmielu aromatycznego. Przyjrzyjmy się etykiecie. Etykieta w zupełnie innym sznycie niż te, do których nas przyzwyczaił browar Witnica. Nie ma tej adnotacji lubuskie. Mamy bardzo proste wzornictwo. W sumie nie jest to głupi kierunek, ja lubię takie proste etykiety. Kontretykieta z informacjami o piwie, brakuje tylko informacji o ekstrakcie, jak już wspomniałem. Tutaj mamy krawatkę, więc wizualnie nie prezentuje się to źle. Ok, kapsel browaru firmowy otwieramy. Delikatnie i stopniowo, z myślą o kolekcjonerach, którzy mogą być zainteresowani tym kapslem. O, kapsel ładnie zszedł, nieuszkodzony. Browar Witnica, aroma z butelki teraz. No, jest akcent bananowy, bananowo-goździkowy, całkiem wyraźny. No, bananki takie uczciwe, całkiem uczciwe te banany. Jest taki też słodki akcent właśnie bananowy. No zobaczymy, przelejemy. Się okaże, co tutaj browar Witnica dla nas przygotował. Dość ładna barwa, piwo zmętnione oczywiście, takie złociste, zmętnione piwo, dość jasne, fajna piana, śnieżno-biała, drobno pęcherzykowa, nieliczne większe pęcherzyki, jest ładna, zwarta, taka perlista, błyszcząca, no naprawdę wygląda. Pod względem wizualnym piwo wygląda naprawdę dobrze. Wygląda jak Weizen. Zobaczcie. Trudno się do czegoś przyczepić. Złociste, mętne. Fajna pianka. No dobrze.
Zobaczymy, co będzie dalej. Banany, teraz troszkę mniej intensywne. Po otwarciu z butelki one jakoś były takie bardziej wyraziste. Tu jest ich trochę mniej. Jest akcent delikatnie drożdżowy, jest trochę słodowości. Nie ma jakiejś wielkiej intensywności w tym aromacie, ale pachnie to jak piwo pszeniczne górnej fermentacji, jak Weizen. Może nie jakiś wybitny, ale pachnie uczciwie. Okej, no to próbujemy. Witnica pszeniczne, wasze zdrowie. No w smaku jest trochę płasko. Jest trochę płasko. Trochę brakuje temu piwu jakiejś pełni. Jest dość wodniste. Jest dość wodniste. Jest kwaskowość charakterystyczna dla piw pszenicznych. Nagazowanie dość wysokie, jak najbardziej mieszczące się w prawidłach stylu. Goryczka. Niska, aczkolwiek dość wyraźnie zaakcentowana. Myślę, że są Weizeny, które jednak mają tę goryczkę troszeczkę jednak bardziej wycofaną. Ona oczywiście nie jest wysoka, ale ten akcent chmielowy jest tutaj dość wyraźnie zaakcentowany, co w zestawieniu z tym słabym ciałem słodowym, z tą taką wodnistością, robi takie wrażenie odrobinę cierpkie, co nie do końca jest jakby właściwe dla Weizena. W zasadzie nie jest właściwe dla Weizena. Odrobina słodowej słodyczy. Posmaki bananowo-goździkowe w aromacie w ustach też są odczuwalne. Nie są jakoś specjalnie intensywne, ale są. Drożdżowość dość wyraźna. Taki akcent drożdżowy tutaj jest. Troszkę jakby cytrusów nawet. Coś pod cytrynę, odrobinę, taki jakiś ester się tutaj pojawił. Może nawet jakaś śladowa wanilia. Dramatu nie ma. Dramatu nie ma absolutnie. Piwo jest całkiem pijalne, jest lekkie w odbiorze. Może właśnie też przez tę wodnistość, ale z kolei właśnie ta wodnistość tutaj też jest trochę problemem, dlatego że o ile w aromacie rzeczywiście są te nuty owocowe, fenolowe, to tak w smaku już one słabną jednak. Słabną. Piwo jest lekkie, orzeźwiające. To na pewno jest duży plus. Niebo a ziemia w porównaniu z lubuskim pszenicznym, które oczywiście nie było piwem górnej fermentacji, nie było Weizenem. Więc myślę, że kierunek jest dobry. Kierunek jest dobry. Wizualnie piwo prezentuje się fajnie. Piana się zredukowała, został pierścień dookoła tafli. Jakieś tam śladowe majaczenie lacingu. Kierunek nie jest zły. Kierunek nie jest zły, ale piwo jest do poprawy. Powinno mieć więcej pełni trochę. W smaku, w ustach te aromaty, te wszystkie motywy typowe dla piwa pszenicznego powinny być jednak bardziej wyeksponowane, bardziej wyraziste. To, czego nie można mu na pewno odmówić, to orzeźwienie, lekkość smaku, to wszystko tutaj jest. Natomiast jeżeli ktoś jakby no próbował ostatnio Bambra, tak jak ja, czy wuja Helmuta z Faktorii,
no to jednak tam było więcej tej pełni, więcej się działo, była to taka pszenica bardziej rasowa, jedna i druga. Natomiast tutaj mamy coś, co jest, tak bym powiedział, no w połowie drogi może nie, ale tak w 70% drogi do tego, co na końcu będzie można uznać jako naprawdę udanego Weizena, ale bardzo dobrze, że Witnica poszła w tym kierunku, że pod swoją marką teraz zaczyna ten worek z górną fermentacją otwierać. Była bardzo udane lubuskie IPA, teraz mamy Weizena. Zobaczymy, jak się to dalej potoczy. Jest trochę wodniste, no. No jest, nie da się ukryć. Czuć w tym oczywiście te akcenty Weizenowe, ale to jest wszystko trochę zbyt słabe, zbyt rozwodnione. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak się to dalej będzie toczyć. Mam nadzieję, że z kolejną warką i z kolejnymi warkami będzie lepiej, ciekawiej, że to piwo zyska. Jaka jest data przydatności do spożycia? Bo nie wspomniałem o tym. 18 października. Warka z datą 18 października. Nie wiem, czy to jest pierwsza warka, czy to już jest druga, bo zaraz po premierze tego piwa ono błyskawicznie zniknęło ze sklepów i się nie załapałem. Więc może nawet to już by była druga warka, nie wiem, nie wydaje mi się. Nie sądzę. W każdym bądź razie data przydatności do spożycia 18 października. No okej, zobaczymy. Trzymam kciuki oczywiście za Witnicę, żeby szło to wszystko w jak najlepszym kierunku. A Wam dziękuję bardzo za uwagę, za tę kolejną recenzję. Tomasz Migdałek, blog Pirofile, blogspot.com. Pijcie dużo dobrego piwa. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wasze zdrowie.